W tym filmie chciałabym Wam pokazać, że jeśli pomnożę licznik i mianownik przez taką samą liczbę, to dostaniemy ułamek równoważny. Zastanówmy się nad tym. Mamy tutaj 4 szóste. Czyli wzięłam 4 żółte części, równe części, z prostokąta, który był podzielony na 6 równych części. Czyli wzięłam 4 szóste całego prostokąta. Spróbujmy pomnożyć licznik i mianownik przez 2. Chcemy otrzymać ułamek równoważny. Pomnożę 4 przez 2 i otrzymam wtedy 8. Jeżeli licznik mnoży przez 2, to również mianownik powinnam pomnożyć przez 2. Jeżeli chcę otrzymać ułamek równoważny, czyli dostanę tutaj 12. I ja twierdzę, że 4 szóste to jest to samo co 8 dwunastych. Czy mam rację? Przekonajmy się na rysunku. Wkleję jeszcze raz ten prostokąt. Możecie sobie wyobrazić, że na przykład to jest batonik czekoladowy albo batonik karmelowy. I teraz zamiast go dzielić na 6 części, podzielę go na 12 części. Czyli każdą część jeszcze raz podzielę na 2 równe części. Rysuję odręcznie, ale pamiętaj, że każda z tych części jest równa. Mamy teraz 12 równych części i faktycznie zobacz, że na żółto jest zakolorowanych 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 równych części. Czyli ułamek 4 szóste to to samo, co ułamek 8 dwunastych. Zobacz, że nie ma tutaj żadnej magii. Jeśli dzielę batonik na 2 razy więcej części, to żeby zjeść tyle samo, jest jasne, że muszę wziąć 2 razy więcej tych mniejszych części. Chciałam Ci powiedzieć, że w drugą stronę to też działa. Czyli jeśli podzielę licznik i mianownik przez taką samą liczbę, w tym wypadku przez 2, dzielę mianownik przez 2 i otrzymuję teraz 3 i dzielę licznik przez 2, 4 podzielić na 2, to jest 2. Otrzymuję 2 trzecie. To jest ponownie ułamek równoważny. Sprawdźmy, wkleję jeszcze raz prostokąt. Chcę, żeby ten prostokąt był podzielony na 3 równe części, czyli muszę usunąć tutaj ten podział, tutaj też i tutaj też. Czyli mam 3 równe części, jedna część, druga część i trzecia część. Biorę 2 z nich, czyli biorę tę część i tę. Wziąłam 2 części z 3. Zobacz, że ten ułamek faktycznie jest taki sam, jak ułamek napisany wcześniej, czyli 4 szóste. Wyszło nam, że 2 trzecie równa się 4 szóstym, równa się 8 dwunastym. Podsumujmy. Jeśli pomnożysz licznik i mianownik ułamka przez pewną liczbę, to dostaniesz ułamek równoważny. Tak samo stanie się, jeśli podzielisz licznik i mianownik ułamka przez pewną liczbę. Dostaniesz również ułamek równoważny. Dobrze to widać na tych rysunkach. W porządku, jesteś już gotowy do rozwiązania jakiegoś przykładu. Dajmy na to, ktoś mówi, że 5 25 to to samo, co te setnych. Ile wynosi te? Popatrz na mianownik. Przez ile musisz pomnożyć 25, aby otrzymać 100? Musisz pomnożyć przez 4. Zatem licznik, aby otrzymać ułamek równoważny, też musimy mnożyć przez 4. Zatem te równa się 20. Mogę tutaj zapisać zamiast te liczbę 20. 20. A co jeśli ktoś powie, że 5 25 to jest to samo co 1 dzielone na coś? Na znak zapytania. To ile jest na znak zapytania tutaj? Zastanów się chwilkę, zatrzymaj film i wróć po odpowiedź. W porządku, sprawdźmy. Aby z piątki zrobić jedynkę, musisz podzielić przez ile? Przez 5. Dzielisz przez 5, licznik,
czyli mianownik też dzielimy przez 5. 25 dzielone na 5 to jest 5, czyli nasz znak zapytania to jest 5, jest równy 5.